Do zdarzenia doszło późnym popołudniem na ulicy Sikorskiego na Legnickim osiedlu Piekary. Nastolatek pokonywał oznakowane przejście dla pieszych po stronie przeznaczonej dla cyklistów. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący taksówką 23-latek jadący ulicą Sikorskiego nie ustąpił pierwszeństwa przejeżdżającemu przez przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów hulajnogą 12-latkowi, gdzie inny kierujący jadący pasem obok w tym samym kierunku zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa chłopcu. 23-letni kierowca taksówki był trzeźwy. Na miejscu pojawiło się kilka załóg pogotowia ratunkowego i chłopiec w bardzo ciężkim stanie został przewieziony karetką do szpitala w Legnicy. Na miejscu zostały wykonane czynności pod nadzorem prokuratora. W czynnościach brał udział również zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Decyzją prokuratora 23-latek został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. W najbliższym czasie zostaną z nim wykonane dalsze czynności. O dalszym losie kierowcy zadecyduje prokuratura i sąd. Lekarze walczą o życie 12-letniego chłopca. Wiadomo, że przeszedł skomplikowaną operację.